Dziś historia Oscara Romero, salwadorskiego biskupa rzymskokatolickiego, arcybiskupa San Salwadoru, jednego z największych bojowników o prawa człowieka, aktualnie świętego i męczennika. Romero urodził się 15 sierpnia 1917 roku w Salwadorze. Mając jeden rok, przyjął chrzest w kościele katolickim. Później rozpoczął naukę w miejscowej szkole publicznej, która oferowała tylko klasy od pierwszej do trzeciej. Po ukończeniu szkoły publicznej Romero do 13 roku życia pobierał prywatne lekcje od jednej z nauczycielek. Jego ojciec chciał zaoferować synowi rzemieślnicze doświadczenie, ponieważ w Salwadorze studia rzadko prowadziły do zatrudnienia. Mimo to Oscar poczuł powołanie. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w San Miguel w wieku 13 lat. Opuścił to miejsce na 3 miesiące, aby wrócić do domu, gdy jego matka zachorowała po urodzeniu 8 dziecka. W tym czasie pracował z dwoma braćmi w kopalni złota. Po ukończeniu studiów zapisał się do Krajowego Seminarium w San Salvador. Ukończył studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z teologii z wyróżnieniem w 1941 roku. Ale na święcenia kapłańskie musiał czekać rok, ponieważ był młodszy od wymaganego wieku. Został uświęcony w Rzymie 4 kwietnia 1942 roku. Pozostał we Włoszech, aby uzyskać stopień doktora teologii, specjalizując się w teologii ascetycznej. W wieku 26 lat został wezwany do domu przez swojego biskupa. Wrócił do Salwadoru z przesiadką na Kubie, gdzie został aresztowany. Prawdopodobnie z uwagi na fakt, że przyleciał ze faszystowskich Włoch. W jeszcze wtedy proamerykańskim państwie kubańskim trafił do obozu internowania, skąd Kościół z pozytywnym skutkiem próbował go wyciągnąć, a następnie przez Meksyk udał się do Salwadoru. Pracował w San Miguel przez ponad 20 lat, tworząc m.in. grupę anonimowych alkoholików. Pomagał w budowie katedry San Miguel i wspierał nabożeństwo do Matki Bożej Pokoju. Później został mianowany rektorem seminarium międzydiecezjalnego w San Salvador. Wyczerpany emocjonalnie i fizycznie pracą w tak ciężkim miejscu, jakim był Salwador, popadł w załamanie psychiczne. Zdiagnozowano u niego zaburzenie osobowości. W 1970 roku Romero został mianowany biskupem pomocniczym dla archidiecezji San Salvador. W 1974 roku został biskupem diecezji Santiago de Maria, biednego wiejskiego regionu, zaś w 1977 roku został arcybiskupem San Salvador. Chociaż rząd z zadowoleniem przyjął tę nominację, wielu księży było rozczarowanych, zwłaszcza ci, którzy otwarcie popierali ideologię marksistowską. Postępowi księża obawiali się, że jego konserwatywna reputacja wpłynie negatywnie na zaangażowanie teologii wyzwolenia na rzecz ubogich. 12 marca 1977 roku zamordowano Rutilio Grande, jezuickiego księdza i przyjaciela Romero, który tworzył grupy samowystarczalności wśród ubogich. Wtedy Romero postanowił oddać się biednym. Pomyślał, że jeśli Grande zmarł przez swoje czyny, to ktoś powinien kontynuować jego dzieło. Salwador był ogarnięty wojną domową. Konflikt trwał od 1979 roku do 1992 roku i był pomiędzy juntą rządzącą krajem, a lewicowymi partyzantami skupionymi od 1980 roku w organizacji Front Wyzwolenia Narodowego. Wojna wybuchła po zamachu stanu dokonanym przez armię. Strona rządowa była aktywnie wspierana przez Stany Zjednoczone rządzone przez Jimmy'ego Cartera, następnie przez Ronalda Reagana, co pozwoliło kontynuować walki aż do początku lat 90. Konflikt charakteryzował się licznymi nadużyciami praw człowieka, celowym terroryzowaniem ludności cywilnej oraz wykorzystaniem szwadronów śmierci, czy też aktywnym uczestnictwem dzieci żołnierzy. To właśnie walką z tą brutalnością miał zająć się Romero. Krytykował otwarcie Stany Zjednoczone za udzielanie pomocy wojskowej nowemu rządowi i napisał list otwarty do prezydenta Jimmy'ego Cartera w lutym 1980 roku. Ostrzegał, że zwiększona pomoc militarna USA niewątpliwie zaostrzy niesprawiedliwości i represje polityczne wyrządzone ludziom. List ten został wysłany telegramem z ambasady USA w Salwadorze do Waszyngtonu.
W dniu 11 maja 1979 roku Romero spotkał się z papieżem Janem Pawłem II i bezskutecznie próbował uzyskać watykańskie potępienie przeciwko rządowi w sprawie łamania praw człowieka. Jan Paweł II prośbę tę zignorował i jest to jeden z poważniejszych zarzutów stawianych polskiemu papieżowi. W wyniku swoich działań humanitarnych Romero zaczął być zauważany na arenie międzynarodowej. Księża związani z lewicą bardzo intensywnie pomagali biednym, a ich twarzą stał się właśnie Oscar Romero. Posiadał on ogromną rzeszę zwolenników, głównie dzięki cotygodniowym radiowym kazaniom. To właśnie w trakcie tych przemówień informował o morderstwach, porwaniach i torturach, do których doszło w ciągu całego tygodnia. Z czasem okazało się, że słuchalność jego kazań ma najlepsze wyniki w całym kraju. Według badań słuchaczy 73% ludności wiejskiej, 47% mieszkańców miast słuchało go regularnie. 3 marca 1980 roku Romero wygłosił kazanie, w którym wezwał żołnierzy salwadorskich jako chrześcijan do posłuszeństwa wyższemu porządkowi Bożemu i zaprzestania represjonowania i łamania podstawowych praw człowieka. Romero spędził 24 marca 1980 roku odprawiając mszę w kościelnym szpitalu specjalizującym się w onkologii i opiece nad nieuleczalnie chorymi. Zakończył swoje kazanie, odszedł od pulpitu i zrobił kilka kroków, aby stanąć na środku ołtarza. Wtedy przed kaplicą zatrzymał się czerwony samochód. Wysiadł z niego mężczyzna i oddał jeden lub dwa strzały. Kula trafiła w serce. W mszy pogrzebowej 30 marca 1980 roku w San Salvador wziął udział ponad 250 tysięcy ludzi z całego świata. Zabójcami arcybiskupa byli członkowie salwadorskich szwadronów śmierci, z czego dwóch ukończyło Szkołę Ameryk, opłacany z amerykańskich pieniędzy trening militarny. 3 września 2004 roku Saravia, główny zabójca, został formalnie uznany przez amerykański sąd za winnego morderstwa. Miał on zapłacić krewnemu biskupa 10 milionów dolarów. Sędzia oświadczył, że zabójstwo Romero było zbrodnią przeciwko ludzkości. Miało bowiem na celu steroryzowanie cywilów. W 10. rocznicę jego zabójstwa jego następca wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego, jednakże papież Jan Paweł II odmówił. W 2013 roku papież Franciszek postanowił wznowić proces beatyfikacyjny arcybiskupa Oscara Romero. Ten został wpisany do katalogu świętych 14 października 2018 roku w Rzymie podczas trwającego synodu biskupów na temat młodzieży wraz z 6 innymi błogosławionymi. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku Na Osi Czasu. Trzymajcie się. Cześć.